Moi drodzy, kiedy zaczynam mówić zawsze o tej niezwykłej obecności, ingerencji Matki Bożej w naszym życiu, przypomina mi się takie zdarzenie. Kilka lat temu prowadziłem rekolekcję w Częstochowie. Na tę rekolekcję przybyła młoda dziewczyna, która od wielu lat borykała się z cierpieniem właśnie tej obecności złego ducha w jej życiu. On ją, można powiedzieć, maltretował. Nieustannie dręczył. Trwało to bodajże 17 lat. Nie mogła spożywać pokarmów. Była nieustannie rozdrażniona. Nie mogła w żaden sposób odpocząć, ponieważ nocami ten zły duch podnosił ją i wykonywała taniec. Taniec, który był bez końca. Jakiś balet. I oto trwało tyle lat jej udręczenie. I moi drodzy, kiedy przybyła na tę rekolekcję, przyszła do mnie na rozmowę i mówi: niech ksiądz się pomodli. Oto kiedy rozpocząłem modlitwę, natychmiast ta młoda dziewczyna zaczęła tańczyć. Rozpoczął się ten balet w czasie modlitwy, którego nigdy nie uczyła się. I oto przez nią mówił zły duch, kim jest, że jest właśnie tą baletnicą. Nie wiemy skąd, gdzie, ale ten duch nieczysty dręczył ją przez tyle lat. Rozpocząłem modlitwę i pamiętam, że przyszedł taki moment, kiedy ona mówi, że naprawdę nie ma już sił, by żyć. Nie ma sił, by dalej funkcjonować. Jest tak umęczona. I oto był to dzień 3 maja Królowej Polski. Poszedłem przed obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i prosiłem tak całym sercem: Maryjo, przyjdź z pomocą jej, tej Twojej, temu Twemu dziecku, no bo my wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Przyjdź jej z pomocą. I oto rozpoczęła się modlitwa, pamiętam, były osoby obok. Prosiliśmy o uwolnienie. Prosiliśmy Pana Jezusa, by przyszedł z łaską, by obdarzył ją łaską uwolnienia. Jakże był to moment szczególny, ponieważ mówiliśmy różaniec. I podczas tej modlitwy różańcowej właśnie rozpocząłem modlitwę: Maryjo, ulituj się. Ulituj się nad tą swoją córką. Dzisiaj Ty, Królowa, no jaką Ty jesteś Królową? Najpiękniejszą, najcudowniejszą. I my chcemy Tobie dziś o tym mówić, jak bardzo Cię kochamy, ale Maryjo, spójrz dzisiaj na mnie i przyjdzie z pomocą. Muszę Wam powiedzieć, że wtedy właśnie stało się. Po 17 latach ta dziewczyna została uwolniona. Matka Boża usłyszała to wołanie w dzień swojego wielkiego święta i po 17 latach mogła cieszyć się pełną wolnością. Już nikt. I dzisiaj muszę powiedzieć, że nieraz gdzieś ta osoba przybywa na spotkanie modlitewne, jak w Polsce, w różnych miejscach właśnie prowadzę rekolekcje, czy też szemodle, co jakiś czas widzę tę młodą dziewczynę dzisiaj cieszącą się wolnością, tą wolnością wewnętrzną całkowicie, ale też tą miłością, której ona posmakowała, bo tej miłości posmakowała, tej nadczyny, bo przecież długo czekała. I właśnie Matka Boża przychodzi więc nie tylko do nas z przesłaniem, ale ona przychodzi również i z tym wielkim darem. Ona jest przecież pierwszą egzorcystką. Ty zniszczysz mu
głowę, a on zmiażdży pięta. Ona jest pierwszą egzorcystką. I dlatego do niej się zwracamy i mówimy: Maryjo, przyjdź, interweniuj Ty w moim życiu. A przecież my wszyscy potrzebujemy nieustannie, moi drodzy, uwolnienia. Uwolnienia z różnych nawyków, z uwolnienia nawet z naszego egoizmu, uwolnienia z tego, byśmy nie byli zapatrzeni w siebie. Maryja więc przychodzi w tym przesłaniu. I kiedy tak patrzę na ten obraz tutaj Matki Bożej, Królowej w niebo wziętej, i kiedy sobie uświadamiam, jak ten obraz z jakimi trudnościami powstał. No bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, kiedy właśnie zleciłem, aby w 2008 roku namalowano ten obraz pod natchnieniem, jej natchnieniem, Matki Bożej, kiedy ta pani, która rozpoczęła malowanie tego obrazu, a mieszka blisko sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, rozpoczęła malowanie z fotografii, którą miała obrazu oryginalnego, który znajduje się w Niegowici, a obraz jest bardzo duży i wysoki, i ciężki. On ma bodajże chyba wysokości z jakieś 5 metrów, więc bardzo duży obraz. Dlatego zaczęła malować ta malarka obraz na płótnie, które zakupiła. Zakupiła na płótnie i wtedy dzieje się rzecz, no na początku myśleliśmy, że płótno było niedobre, że jakieś z defektem, bo ile razy ta pani rozpoczęła malowanie na tym płótnie, powstawał kolor, obraz i ten obraz znikał i stawał się jedną plamą kolorową. I tak się działo, gdy próbowała namalować ten wizerunek. I zatelefonowała do mnie ta pani, mówiąc, że ja już nie wiem czemu, ale chyba albo farbę, albo płótno jest nieodpowiednie i dlatego nie mogę namalować. Mówi, po prostu pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Następnie ja mówię, no to trzeba zmienić farbę i kupić nowe płótno. Więc kiedy to uczyniła, rozpoczęła malowanie i rzecz powtórzyła się identycznie. Żaden obraz nie powstawał. Żaden obraz nie powstawał. I dopiero proszę ją, wie pani co, to może kupmy trzecie płótno. No bo ja cały czas byłem na stanowisku, że i myślałem, że to jest właśnie wada płótna, które trzeba by zmienić do malowania. I kiedy kupiła trzecie płótno, powtórzyła się trzeci raz ta identyczna sytuacja, że obraz nie mógł powstać w żaden sposób. Mówi, nie jestem w stanie namalować obrazu. Stanęliśmy przed sytuacją bardzo dziwną. Mówię, wtedy niech pani weźmie i pojedzie jednak do kościoła, do Niegowici, niech maluje z oryginału. I wtedy pewnie to tam trzeba. Matka Boża, ja tak to interpretowałem, pewnie chce, żeby pani malowała naprzeciwko tego oryginału. I kiedy chciała się udać do Niegowici, moi drodzy, kiedy podeszła do swojego samochodu, by udać się te 30, niecałe 30 kilometrów, wtedy otwierając samochód, poczuła się bardzo źle. Nie mogła wsiąść do tego samochodu, ponieważ nagle dostała temperatury, która sięgała 40 stopni. Wróciła ledwo do swojego mieszkania i znalazła się w tak wysokiej gorączce. Wzięła środki, które na obniżenie gorączki, ale ta gorączka trwała długo, bo przez 3 dni pani po tej gorączce, po tej chorobie, jakiejś infekcji zatelefonowała do mnie, prosząc, by ją zwolnił z tego zadania. Mówi, że to jakiś dziwny ten obraz księdza, który ksiądz chce, żeby został namalowany. Ja nie będę go malować, bo za dużo jest tu dziwnych rzeczy i przeciwności. I mówię wtedy, niech pani, proszę, to jest moja ostatnia prośba.
jeszcze raz, czwarty raz, ale namalować ten obraz na innym płótnie i proszę, aby Pani zwróciła się na rekolekcję. Widzicie, czas rekolekcji jest czasem więc szczególnym. My oczyszczamy swoje serce, swoje życie. Niech się Pani zgodzi na tę rekolekcję. Ona się zgodziła, więc udała się na taki kilkudniowy czas skupienia modlitewnego do sióstr zakonnych, karmelitanek, które są w Krakowie. I przez kilka dni trwało to jej skupienie modlitewne. Kiedy zakończyła tę modlitwę tam z siostrami, namalowała ten obraz. I ten obraz wtedy właśnie, zobaczcie, ja jej mówiłem tak, bo ręką Pani Matka Boża będzie malować swój wizerunek granic. Bo musi być to czyste serce. I kiedy ten obraz poświęcił papież Benedykt XVI w auli Pawła VI, oczywiście, że Ojciec Święty został poinformowany o historii tego wizerunku. Oczywiście, że wtedy w Rzymie, to był 2008 rok, znalazłem się z tym obrazem w moim mieszkaniu po poświęceniu przez papieża i mówię, co dalej? I co dalej, Maryjo, Ty przygotowałaś? I oto na drugi dzień spotykam mojego kolegę, księdza proboszcza, franciszkanina, ojciec, który no, znaleźliśmy się właśnie proboszcz parafii świętego Grzegorza Wielkiego, który znajduje się blisko Watykanu i mówi, przywieź ten obraz, bo opowiedziałem mu historię, na niedzielę do nas do kościoła i w niedzielę na wszystkich mszach świętych mogłem przedstawić historię tego obrazu. Było bardzo wielu ludzi, to były tam wtedy uroczystości parafialne i wtedy wielu ludzi z innych stron Italii przybyło. I kiedy słyszeli tę historię, zachwycili się, że przecież to tam, ten obraz z tego miejsca, gdzie ksiądz Karol Wojtyła rozpoczął kapłaństwo. Zaczęli mówić swoim proboszczom, zaczęli opowiadać o historii tego wizerunku i nagle posypały się zaproszenia. Zaproszenia, by ten obraz zawieźć w różne miejsca Italii. Do 70 parafii zawierzam ten obraz. Do tylu liczyłem. Bardzo dużo. Od północy po południe Włoch, do wielu szpitali, do wielu miejsc właśnie też szczególnych, również do domu starców. Ale też ten obraz odwiedził mnóstwo domów prywatnych w różnych regionach Italii. Ten obraz został przewieziony w różne miejsca, również przez Polskę. Dwukrotnie sprawowałem przed tym obrazem przeświętą, nawet w miejscu też takim znanym, bo na samym wulkanie Etna. Wulkan Etna, który jest czynnym wulkanem na 2000 metrów ponad morzem, tam w tak zwanym Piano Vettore sprawowałem przeświętą. Szliśmy z procesją, niosąc ten obraz w wulkanie. Ten obraz zawiozłem w podziemia kopalni Wieliczki, też sprawując, pamiętam moje rocznicę kapłańską przed tym obrazem 100 metrów pod ziemią. Ten obraz przewoziłem na motorku, przewoziłem w pociągach. Muszę Wam powiedzieć, że to był czas bardzo piękny dla mnie, ponieważ no, brałem ten obraz do pociągu, wchodziłem do środka i moi drodzy, i wtedy no, ludzie się pytali, cóż to za obraz, kto go namalował, i zacząłem opowiadać w pociągu, a później mówię, może chcecie się pomodlić, no i ludzie odpowiadali tak, odmawiali modlitwę. Pamiętam, jak kiedyś wysiadałem na stacji w Bolonii, kiedy już chyba trzy przedziały ludzie chcieli podejść i dotknąć ten obraz, ucałować. I gdy wyszedłem na stację w Bolonii, no więc wszyscy stali na schodach właśnie tego wagonu, w pociągu i właśnie pozdrawiali Matkę Bożą. Jakie to było dla mnie przeżycie, kiedy nieraz na dworcach, czy gdziekolwiek, z
stawałem zawsze z tym obrazem, tam gdzie napis odjazdy, no bo najwięcej ludzi przychodzi, zobaczy na tę tablicę, kiedy pociąg odjeżdża, a jak przychodzili, to widzieli mnie z tym obrazem i chcieli dowiedzieć się historii, więc opowiadamy, przykład na dworcu, w Mediolanie, pamiętam, i oni podchodzili, a później mówię, to się pomodlimy. I to stawała się ewangelizacja. Matka Boża, ona przekazywała przesłanie właśnie dla tych wszystkich. To było to przesłanie. Moi drodzy, i dlatego no, w szczególny sposób jej za to trzeba dziękować. Ona wciąż znajduje sobie sposoby, aby dotrzeć do człowieka. Właśnie tak jak wczoraj i teraz przed chwilą siostra właśnie Asunta razem z tą panią drugą wyszły w tej chwili z małym obrazem Matki Bożej, cierpliwie słuchającej. Ale czy to one idą? Matka Boża idzie i ona zaprasza, mówcie mi, bo ja słyszę waszej prośby. I właśnie ten wizerunek Matki Bożej, przewożąc tak po różnych miejscach we Włoszech, uświadamiałem sobie, że to wszystko ona pragnie, że to ona pragnie, abyśmy to my stawali się tymi, którzy będą jej pomagać dotrzeć do wielu. I właśnie tutaj szczególnie więc chcielibyśmy sobie uświadomić, my, którzy należymy do katolickiego stowarzyszenia, do rodziny domów modlitwy świętego Szambela, my w tym naszym stowarzyszeniu chcemy przede wszystkim pogłębić tę więź z Matką Bożą. Tę więź, by zrozumieć, że my jesteśmy przez nią wezwani do tego, aby nieść to przesłanie innym. I dlatego święty ojciec Szambel stoi na drodze naszej jako ten jej umiłowany syn, który nas uczy miłości do Matki Bożej. Przypomnijmy sobie, że święty ojciec Szambel od dziecka on ją ukochał nade wszystko. I dlatego ona go poprowadziła z tak wielką miłością. Chcielibyśmy właśnie wpatrzyli w ten obraz Matki Bożej w niego wzięty i uświadomić sobie taką jedną prawdę, że widzicie, no, żeby obraz był piękny naszego życia, musimy się starać, by to serce nasze było piękne. Tak jak ta malarka musiała właśnie przygotować się na namalowanie wizerunku. My też musimy się wciąż przygotowywać. To nasze serce musi stać się odbiciem tego wizerunku. Dlatego te rekolekcje, dlatego ten czas naszej modlitwy i patrzenie więc w ten obraz. Ja ile razy tak patrzę się na obraz Matki Bożej, tutaj, którą widzimy, zawsze rodzi mi się taka refleksja, że ona stoi. Stojąca, czekająca i ona jakby mówiła, nie chcę przepraszać, nie chcę burzyć niczego w Twoim życiu, nie chcę zajmować Tobie całkowicie czasu, ale pozwól mi być w Twoim życiu, być, aby być, by Cię prowadzić, bo wielu nie pozwala jej, wielu nie zaprasza jej w swoim życiu, jakby przestał wierzyć w jej właśnie miłość. Dlatego, kiedy tak patrzę na ten obraz, zawsze, jak również ostatnio, kiedy byłem w Belgii, pamiętam, że z tym obrazem ostatnio jechałem. Było bardzo, podróż była bardzo trudna. Było bardzo wiele oczekiwania w różnych właśnie korkach, roboty drogowe, przejazd z Włoch do Belgii. No i była też brzydka pogoda. No właśnie, była burza, wiatr. No i zajechałem do Belgii późno. No, tak pierwsza myśl, która mi się zrodziła, żeby pojechać właśnie do sanktuarium. Jednym z najważniejszych sanktuarium w
Beno i zajechałem z tym obrazem do Beno. Bo właśnie tak sobie uświadomiłem, jak bardzo na tym wizerunku możemy zrobić pewną analogię. W Beno, gdzie Matka Boża objawia się dziewczynce, a w zasadzie na początku widzi nie tylko dziewczynkę Matkę Bożą, ale również jej mama z mieszkania. To była mała wioska, padał śnieg, był to czas zimy, styczniowy, czas mrozów i nagle one zobaczyły z okna swojego mieszkania, że przed domem stoi kobieta, Matka Najświętsza. Stała przed ich domem, a widziały, że pada śnieg i mróz, a ona wpatrzona w ich okno. Więc bały się otworzyć jej, chociaż mała dziewczynka prosiła: mamo, wpuśćmy tą panią, bo jest zimno na zewnątrz. Ale mówi ona: nie, bo to wydaje się dziwne, że jest tak zimno i mroźno, a ona jest w samej sukni. Więc to pewnie jakaś czarodziejka, to pewnie ktoś, kto zajmuje się magią. To są jakieś rzeczy nadprzyrodzone i ta mama jej nie zgodziła się na otwarcie drzwi. Na drugi dzień Matka Boża objawia się tej dziewczynce, gdy idzie w lesie i mówi: jestem matką ubogich. Ja jestem od tych, troszczę się o tych ubogich. W szczególny sposób, bo nie tylko tych ubogich finansowo, którzy nie mają pieniędzy, ale mówi też o tym ubóstwie serca. Mówi, bo wielu tak bardzo stało się ubogim właśnie, bo w tym sercu nie ma miejsca dla Jezusa. Ja jestem matką. Jestem dlatego, że chcę pomóż Wam otworzyć te serca. Chcę i zaczęłam mówić o tym sercu. I jakby, zobaczcie, niesamowite, że dosłownie miesiąc, dwa miesiące później, po tych objawieniach, Matka Boża objawia się w kolejnym miejscu, zaledwie kilka kilometrów dalej, w miejscowości Boreu w Belgii. I tam, w tej miejscowości Boreu, Maryja znów nawiązuje do serca. Czyli w jaki sposób? Pięcioro dzieci widzi ją, pięcioro dzieci, przechodzącą nad mostem kolejowym. I tylko te dzieci ją widzą. Chociaż rodzice mówią dzieciom, że musicie zanegować. Mówcie, że to nieprawda, że wy widzicie taką panią, która stanie przed wami. Ale dzieci mówiły, że nie. My nie możemy zanegować, bo my widzimy Matkę Bożą. Ona nam powiedziała, że jest Matką Boga. I dlatego tam było też to niezwykły moment, ponieważ w pewnym momencie Matka Boża odchyla swój płaszcz i zobaczyły te dzieci jej złote serce. Serce ze złota. Dlatego na figurze w Boreu przedstawiona jest Matka Boża ze złotym sercem. Widzicie, złote, dlaczego? Bo złoto uważamy za coś najcenniejszego, nie? Czyli złote serce. Czy ja Wam ofiaruję to, co mam najcenniejszego. Ofiaruję Wam moje serce. W dzisiejszą sobotę, kiedy będziemy konsekrować nasze serca, chcemy odpowiedzieć Matce Bożej: Ty nam dajesz serce, a my chcemy dać nasze serce Tobie. Aby to, co mamy najcenniejszego, najdroższego, weź to nasze serce w swoje ręce. Bo przecież tylko w Twoich dłoniach czujemy się bezpiecznie. To nasze serce wtedy będzie czyste. To nasze serce będzie otwarte na łaskę Bożą. To nasze serce nigdy nie będzie puste, jeżeli będzie w Twoich dłoniach. I w Twoich dłoniach, które nieustannie błogosławią, które emanują tą Bożą, tą łaską Bożą, bo przecież ona tę łaskę Boga otrzymała pierwsza. Tę łaskę przede wszystkim
wybrana, została wybrana spośród rodzaju ludzkiego. Bóg spojrzał na nią. I kiedy po sercu mówię, za każdym razem przypomina mi się kiedyś, jak byłem brałem udział w jednym ze szpitali w Polsce w operacji serca. I chirurg, który mnie poprosił na tę operację, w pewnym momencie, gdy wyjął serce od pacjenta w czasie operacji, dla mnie to było przerażające w pewnym momencie, ale on się mnie zapytał, czy ksiądz się czuje na siłę, żeby zobaczyć to serce ludzkie. Mówię, że tak. I wyjął to serce, przez chwilę trzymał w swoich dłoniach, a potem położył w moje dłonie to serce człowieka żyjącego. I mówi, niech ksiądz to serce pobłogosławi. Pobłogosławiłem. Na drugi dzień byliśmy już u tego pacjenta, bo się wybudził po operacji. I siedziałem obok niego i mówię, Panie, ja wczoraj, proszę Pana, miałem Pana serce w moich dłoniach i błogosławiłem, a Pana serce dziś już jest po operacji i Pan żyje z takim błogosławieństwem. Jego się cieszy. Jego się cieszy, mówi, o, jak dobrze, bo pewnie to się rzadko komu zdarza, by takie serce mogło takie błogosławieństwo przyjąć. Tak, i wtedy sobie właśnie sam też uświadamiałem tę prawdę, że zobaczcie, jaka to wielka łaska mieć to serce nasze w dłoniach Marii. I dlatego dzisiaj jej zawierzamy, jej chcemy powierzyć nasze życie, nasze serca. Niech więc ta modlitwa teraz będzie taką wdzięcznością Marii. Niech będzie wdzięcznością za tę jej miłość. Chciejmy więc teraz jeszcze na koniec tej katechezy zaśpiewać Matce Bożej właśnie tę najpiękniejszą pieśń, którą śpiewamy, w której mówimy Ave. Ave Maria, pozdrawiamy.